lekcja z listu świętego Piotra Apostoła. Najmniej się. Chrystus za nas ucierpiał, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego, który grzechu nie uczynił, ani się znalazł zdrada w ustach Jego, który gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie odgrażał się, lecz się poddawał niesprawiedliwie sądzącemu, który sam nad cielesem grzechy nasze poniósł na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom żyli sprawiedliwości, którego sinnością jesteście uzdrowieni. Byliście bowiem jak owce błądzące, ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych. Z Ewangelii według świętego Jana. Onego czasu rzekł Jezus faryzeuszom: jam jest pasterz dobry, dobry pasterz duszę swą daje za owce swoje. Lecz najemnik ten, co nie jest pasterzem, którego owce nie są własne, widzi wilka przechodzącego i opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem, nie zależy mu na owcach. Jam jest pasterz dobry i znam swoje, moje i znają mnie moje, jako mnie zna ojciec, ja znam ojca, a duszę moją kładę za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni, te trzeba mu przyprowadzić. I słuchać będą głosu mego i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, niedziela dobrego pastora to ten dzień, ten święty dzień w roku liturgicznym, w którym przyglądamy się Panu Jezusowi pod tym tytułem dobrego pasterza. Dobrego pasterza, który pasie swoje owce, który broni ich, który chroni owce przed wilkami, czyli otwartymi wrogami, ale również przed najemnikami, którzy najmują się do strzeżenia owiec, ale tylko dla jakiegoś zysku. I gdy nadchodzi prawdziwe niebezpieczeństwo, to raz, dwa i ich nie ma. Pan Jezus jest dobrym pasterzem, dlatego że jest On sam dobrocią i miłością. Skoro Bóg jest miłością, a jest nią, to Chrystus również jest przepełniony miłością. Stąd też czcimy Go jako dobrego pasterza, jako tego, który szuka zaginionych owiec, który mówi do faryzeuszy, że ma jeszcze inne owce i te przyprowadzi je do owczarni, ażeby była jedna owczarnia i jeden pasterz. Prawdziwa jedność jest wtedy, gdy jest jedna owczarnia pod jednym pasterzem, a tym jest nasz Pan Jezus Chrystus, Jego każdorazowi zastępcy tutaj na ziemi w osobach papieży i tak dalej. Tylko to jest prawdziwa owczarnia, tylko to jest prawdziwy Kościół katolicki. Wszyscy, którzy oddzielają się od tejże owczarni, nie chcą być pod dobrym pasterzem, nie chcą poddawać się jego władzy, nie należą do owczarni, nie należą do Kościoła katolickiego. Pan Jezus jest dobrym, Pan Jezus jest sam dobrocią i miłością, ale tej dobroci nie może udzielać nam wtedy, gdy my nie chcemy, gdy stawiamy opór. Gdy wybieramy notorycznie zło, gdy odwracamy się od Niego, gdy blokujemy Jego działanie w naszych duszach. I wielkim nieszczęściem jest, jeśli to czynimy, jeśli wybieramy inne dobra i stawiamy je ponad Jezusa Chrystusa, ponad naszego Zbawiciela, jako że to On właśnie wie, co jest dla nas najlepsze. To pod każdym względem. Czy to pod względem duchowym, fizycznym, pod względem zdrowotnym nawet, od absolutnie każdym. Ten dobry pasterz ma dobre serce. Ma najświętsze serce, które płonie miłością, które tak bardzo zapłonęło, rozgorzało miłością, że ta miłość zaprowadziła dobrego pasterza na drzewo krzyża. Dobry pasterz kładzie życie swe za swoje owce. To uczynił Pan Jezus w sposób najdoskonalszy, w sposób najpełniejszy, bo dał życie nie tak jak przyjaciel za przyjaciela potrafi, jak towarzysz wojenny za swojego współżołnierza, a On dał życie absolutnie za wszystkich i dał nie tylko własne życie w sensie fizycznym,
ale dał tym, których ocalił, życie nadprzyrodzone, dał nadzieję na zbawienie, obmył dusze, które odkupił swoją przenajdroższą krwią. Zatem to oddanie się dobrego pasterza Jezusa Chrystusa za Jego owce jest najdoskonalsze i najpełniejsze. Dobry pasterz był czczony szczególnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ta dobroć była tak przemawiająca dla pierwszych chrześcijan, że stanowiła jeden z najpiękniejszych, najpopularniejszych obrazów w malowidłach, chociażby starochrześcijańskich. I ten obraz dobrego pasterza bardzo nam przypomina nabożeństwo, które tak rozprzestrzeniło się w ostatnich paruset latach. Dopiero chodzi oczywiście o najświętsze nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które owszem gdzieś tam w zalążku było już znane od starożytności, ale tak eksplicite, otwarcie zaczęto je rozwijać, czy właśnie Pan Jezus zaczął je rozwijać poprzez swoje objawienia w wieku XIII, najpierw świętemu Bonaventurze z zakonu franciszkańskiego w wieku XIII, nieco później zaledwie świętej Mechtyldzie z Eislebem, świętej Gertrudzie Wielkiej, właśnie franciszkanie, bendyktyni mieli to nabożeństwo, można by rzec, na wcześniej, i dominikanie, święta Katarzyna Sieneńska w swoich pismach, zwłaszcza o dialogu o opatrzności Bożej, pisze również o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Tak więc już w wiekach średnich, w XIII-XIV wieku, to nabożeństwo było objawione, bo to sam Pan Jezus objawiał tym mistykom tajemnice swojego serca, ale było to jeszcze nabożeństwo takie bardziej prywatne w tym znaczeniu, że miało ono służyć nawróceniu wewnętrznemu. Dlaczego? Dlatego, że wiek XIII-XIV to jest apogeum rozkwitu Kościoła katolickiego i wtedy chodziło bardziej o pogłębienie na wewnątrz życia duchowego, bo państwa były chrześcijańskie, ponieważ było oczywiste dla każdego króla katolickiego, że ma dbać o religię katolicką, do tego się zobowiązywał. Był do tego namaszczany przede wszystkim w pierwszym rzędzie, by dbać o wiarę, o jej rozszerzanie. Zatem nabożeństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa miało służyć przede wszystkim pogłębieniu indywidualnej pobożności, stosunku do Pana Jezusa, stosunku do Pana Boga. Aczkolwiek nie były to objawienia prywatne w tym znaczeniu, by miały one istnieć tylko i wyłącznie dla tych wymienionych przeze mnie osób, bo pisma poszczególnych świętych bardzo się rozprzestrzeniły, a z nim Najświętsze Serce Jezusa, właściwie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. To nabożeństwo się stało bardziej publicznym, można by rzec narodowym, w wiekach dopiero późniejszych, w wieku XVII. Dlaczego? Dlatego, że wtedy to społeczeństwa katolickie zaczęły stygnąć wierze katolickiej. Państwa, które były katolickie jeszcze i często duch wiary jeszcze w nich był, powoli zaczynały to swoje dziedzictwo trwonić, powoli zaczęło się odwracać pomimo zewnętrznego sztafażu katolickiego wewnętrznie od ducha wiary. Traktowano religię katolicką jako coś bardziej zewnętrznego i przede wszystkim pojawiły się pierwsze takie błędy, które nadmierną surowością oddzielały wiernych od miłości Bożej, od zaufania do Pana Boga, od korzystania z owoców miłosierdzia. I właśnie na to było lekarstwem nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pamiętajmy, że pierwszy podręcznik systematyzujący wiedzę o nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa napisał polski jezuita ojciec Kacper Drużbicki, bodaj w 1623. Polska obok Francji, można by rzec, stała się takim jednym z dwóch filarów tego nabożeństwa we Francji. Francja miała tyle większe znaczenie, że tam objawił się święty Małgorzacie Marii Alacoque, Pan Jezus, gdzie były te postulaty, te żądania. I one miały od samego początku również aspekt społeczny, żeby Pan Jezus kierował również do władców swoje wezwanie, by nie czekali, aż stanie się nieszczęście, by poświęcali swoje kraje Najświętszemu Sercu Jezusowemu, by w ten sposób odnawiali oddanie się
Chrystusowi Królowi. Wiemy, że Francja nie wypełniła tego żądania Najświętszego Serca Pana Jezusa. Owszem, było wielu gorliwych zakonników, były siostry wizytki, jak święta Małgorzata i Maria Luko, które pielęgnowały to nabożeństwo. Święty Jan Eudes założył zgromadzenie 375 lat temu, poświęcone Najświętszym Sercom, jako pierwszy opracował liturgicznie te święta. Natomiast Francja miała to nieszczęście, że przypomniała się sobie o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w sposób, że tak powiem, narodowy. Dopiero w czasie rewolucji francuskiej, kiedy tak wiemy, powstańcy wandejscy, armia katolicka i królewska pod sztandarem właśnie Najświętszego Serca Pana Jezusa walczyła z siłami bezbożnej rewolucji. W Polsce mieliśmy tą łaskę, nie szczęście, a łaskę, że poszczególni królowie również zaangażowali się w to, by w Polsce zaistniało święto liturgiczne, święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. I to królowie w wieku XVIII, który już nie był tak gorliwy, jak chociażby wiek wcześniejszy, to królowie z bardziej mniej szanowanych w Polsce z dynastii, przede wszystkim August II, August III, ten drugi szczególnie, przedkładali papieżom, poszczególnym papieżom, prośby o to, aby udzielili oni prawo do odprawienia mszy o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. August III, można powiedzieć, taką ostatnią pod koniec swojego życia prośbę wraz z polskimi biskupami skierował. Już po jego śmierci w roku 1765 nowy król Stanisław August Poniatowski otrzymał wreszcie ten przywilej i Polska i Litwa, Rzeczpospolita obojga narodów stała się pierwszym krajem na świecie, który jako kraj, jako państwo mógł celebrować mszę ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz oczywiście z pacierzami kapłańskimi, z modlitwą brewiarzem roku pańskiego 1765. To było 91 lat wcześniej, zanim Pius IX ustanowił święto Najświętszego Serca Pana Jezusa dla całego Kościoła. W międzyczasie zaborcy na ziemiach, które nam ukradli, zabili, zniszczyli w dużej mierze to nabożeństwo. Wiem, że Austria, kierująca się oświeceniowymi, józefinistycznymi zasadami, skasowała na terenie tzw. Galicji święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak było w innych zaborach, nie wiem dokładnie, ale była pewna przerwa. Niemniej jednak trzeba sobie jeszcze bardzo szanować ten wielki przywilej. Później do Polski to nabożeństwo zawitało już w formie szczególnie opracowanej przez ojca Henryka Ramier, francuskiego jezuity, który założył apostolstwo modlitwy. Bardzo rozwinęło się wtedy, począwszy od Przemyśla, Krakowa, agitacja, mogłoby tak powiedzieć, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, czego efektem było wybudowanie Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wotum całego narodu polskiego, który to Kościół został konsekrowany w 1921 roku. Wtedy było się drugie poświęcenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa narodu polskiego. Rok wcześniej, tuż przed Bitwą Warszawską, odbyło się pierwsze narodowe poświęcenie. 27 lipca w Częstochowie zrobili to biskupi kilkanaście dni przed decydującą bitwą w obronie wolności katolickiej i narodowej Polski. 21 biskup pomocniczy krakowski Anatol Nowak konsekrował bazylikę i po tej konsekracji 100 tysięcy ludzi przeszło na mały rynek w Krakowie, gdzie odnowiono, po raz drugi złożono hołd Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ofiarowano cały kraj, cały naród Najświętszemu Sercu Pana Jezusa pod przewodem prymasa Edmunda Dalbora. Było wtedy dwóch prymasów Polski, prymas Polski właściwie z Gniezna i prymas Królestwa Polskiego Aleksander Krakowski. Natomiast nie ma to takiego znaczenia. W 1951 roku, już po II wojnie światowej, we wszystkich polskich kościołach, parafiach złożono po raz trzeci hołd Najświętszemu Sercu Jezusowemu ofiarowanemu. Warto jest o tym pamiętać, że mamy wspaniałe tradycje
I te tradycje warto jest odnawiać, warto jest odnawiać osobiste poświęcenie się Świętszemu Sercu Jezusowemu, tak jak to zrobiło po wojnie II wojny światowej 5 milionów Polaków, bardzo, bardzo wielu Polaków, i rodziło to wtedy wspaniałe owoce. Statystyki kościelne ukazywały ogromną liczbę nawróceń, ogromną liczbę mocnych postanowień poprawy, polepszenia się życia rodzinnego, społecznego, poprawy moralności, religijności itd. Niestety od kilkudziesięciu lat to nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa kuleje poprzez różne okoliczności, nie tylko przez to, że komuniści swoje zrobili, by przeszkodzić temu kultowi, ale być może głównie dlatego, chyba dlatego, że dla modernistów miłość Pana Jezusa jest czymś nie aż tak oczywistym i zrozumiałym, dlatego że kuszą oni miłosierdzie bezwarunkowe. Ofiarujmy się Panu Jezusowi, wynagradzajmy Mu za grzechy nasze, całego świata, ofiarujmy Mu samych siebie, ale że nie jesteśmy tylko jednostkami, indywiduami, ale że mamy życie społeczne, rodziny, ofiarujmy Panu Jezusowi nasze rodziny, społeczności, miejscowości i wreszcie całą naszą ojczyznę. W imię Ojca i Syna i Świętego. Niech będzie pochwalony Chrystus. Matko Najświętszego Serca Pana Jezusa. Amen.